Dobry wieczór, słuchajcie, dzisiaj dzień wyjątkowy, dzień szczęśliwy. Otóż wczoraj i dziś zakończyły się rozgrywki Ekstraklasy i Pierwszej Ligi, ale o Ekstraklasie dzisiaj nie będę mówić, będę mówił bardziej o tej Pierwszej Lidze, no bo jest tutaj sytuacja naprawdę wielowątkowa. Już mówię dokładnie, o co chodzi. Ze Stalą Rzeszów na wyjeździe gra Polonia Warszawa, Wisła Płock podejmowała Resowie, która razem z tą Polonią walczyły o utrzymanie. Obie te drużyny wygrały swoje mecze. Gdybym grał u Buchmacherów, no nie trafiłbym tego, no ni cholery. Polonii bym raczej typował remis maksymalnie, natomiast Resowi, która mierzyła się z Wisłą Płock, która walczyła o baraże, byłem przekonany, że ta ekipa ten mecz musi, no bądź co bądź ze słabszym rywalem, przynajmniej na papierze wygrać. Nic takiego się nie stało. Nie było powtórki z Poznania z wczoraj, kiedy to Lech Poznań nie pomógł swojej drużynie ze swojego miasta. W tym przypadku Wisła Płock nie pomogła drużynie ze swojego, powiedzmy, mazowieckiego okręgu, ale Polonia poradziła sobie sama. No i dobra. Słuchajcie, warszawska Polonia dzisiaj jechała na mecz, by utrzymać swój byt w Pierwszej Lidze, by dostawać pieniążki z TVP, bo w przyszłym sezonie TVP będzie sponsorem głównym Pierwszej Ligi, zresztą chyba i drugiej, oraz Pucharu Polski. Więc o tyle, fajnie, że przynajmniej będzie, o tyle fajnie, że będą ciekawsze transmisje. No i teraz tak, a swoją drogą brązowy medal dla Szwecji po pokonaniu Kanady 4-2 w hokeju. Serdecznie, Maksiu, pozdrawiam. O tobie za chwilkę też powiem parę słów. Bo GKS Katowice, słuchajcie, dzisiaj awansował do Ekstraklasy. Po 19 latach GKS Katowice wrócił do Ekstraklasy. Ja jako dzieciak mam mnóstwo wspomnień, jeśli chodzi o GKS-ę. O te słynne mecze Legii z GKS-ą, o tym jak GKS-a grała z Girondinem Bordeaux, z Zinedinem Zidanem i chyba Bixente Lizarazu na Bukowej. Czy Lizarazu tam grał, to nie jestem do końca jednak tego pewny. Natomiast takie mecze faktycznie były i ciekawe, katowiczanie ten dwumecz wygrywali w Pucharze UEFA w sezonie chyba 9-4-9-5 lub 9-5-9-6. Nieistotne w tym momencie. Ważne jest to, co dziś. No i dziś Polonia jedzie na mecz z Rzeszowem, ze Stalą Rzeszów do Rzeszowa. Było bardzo długo 1-1. Szczerze powiedziawszy, widziałem już Polonię w drugiej lidze. I już się zastanawiałem, czy po prostu nie pierdzielnąć tego całego YouTube'a i przestać o tym gadać, bo ten temat mnie już trochę zmęczył. Znaczy nie temat Polonii mnie zmęczył. Zmęczył mnie temat ciągłego, ile razy można, wiesz, obrażać pana trenera, pana Go Rafała, bo Go Rafał dzisiaj uratował, oczywiście żartuję, tą pierwszą ligę. Znaczy sam przede wszystkim naknocił, a potem musiał to ratować. W bramce niestety nie było Lemanowicza. No ale dobra, najpierw o Polonii. No i słuchajcie, no i ta Polonia wygrywa 2-1, więc nie musi się oglądać na mecz w Płocku, Wisły Płock, która swój mecz przegrywa również 1-2 z Resowią, tym samym eliminując się z meczów barażowych, podobnie jak Wisła Kraków, która przegrywa u siebie 0-3, co jest niesamowite, że kiedy to? Dzisiaj mamy 26, 24 dni temu, czyli 3,5 tygodnia temu dokładnie Wisła Kraków wygrywała Puchar Polski i wszystkim się wydawało, no, że nie będzie inaczej, jak Wisła Płock teraz na takim hajpie musi jechać do Sosnowca wygrać. Nie wygrała. I potem przegrała 3 kolejne mecze z rzędu z Lechią Gdańsk, GKS-em Katowice i dzisiaj z Podbeskidziem albo z Termaliką. Z Termaliką, która już wcześniej spadła. 0-3. Słuchajcie, 0-3. Dzisiaj przegrywa Polonia, Wisła Kraków, przepraszam. Co jest dla mnie... Z Brookbetem przegrywa 0-3. Najmocniej was przepraszam. Niemniej Wisła się totalnie kompromituje w tych rozgrywkach pierwszej ligi. Kompromituje się w rozgrywkach pierwszej ligi i niestety następny sezon będzie trzeci już z rzędu rozgrywać znowu na tych samych boiskach, co do tej chwili. Masło myślane. Dobra, ale o Polonii. No i dobra, słuchajcie, warszawska Polonia dzisiaj wyszła ze składem. Już czytam. Składy są. Więc tak, niestety bez Kuby Lemanowicza, bo Kuba kontuzjowany. Majsterek, Pleśnierowicz, Grudniewski, wiadomo, standardowe ustawienie trzema obrońcami, chociaż dzisiaj zadziałało. Polonia swój mecz wygrywa na wahadłach. Zawistowski i Biedrzycki, Koton, Brameczka, Piątek, Kluska, Bajdur i Szymek Kobusiński. To jest na szpicy. No i słuchajcie, jeśli chodzi o statystyki tego spotkania,
Sytuacje bramkowe 16-16, strzały na bramkę 4-6, 6 Poloń Warszawa. Strzały niecelne 5-4, strzały nieważne. Nie ma tej nawet. A jest posiadanie piłki 55-45. Czyli to jakby nie patrzeć troszeczkę juniorzy, bo tam sporo juniorów grało w drużynie Stali Rzeszów. Dawali radę tej Polonii. No słuchajcie, Polonia grała mimo wszystko piach, zagrała słabo. Wybaczcie mi, drodzy piłkarze, jeżeli oglądacie ten filmik, materiał, jak to niektórzy mówią, to nie jest żaden materiał, to jest po prostu filmik telefonem, który nagrywam będąc na spacerze. W każdym razie warszawska Polonia pojechała po 3 punkty, te 3 punkty zdobyła. Zwycięzców się nie sądzi, ale go Rafał, go Rafał. Słuchajcie, na konferencji prasowej odpowiedział na kilka pytań, konkretnie chyba 2, po czym się ze wzruszenia popłakał. No ja się chłopinie wcale nie dziwię, też bym na jego miejscu się popłakał, no bo w sumie jakby nie patrzeć, oby nie, pozycja jest chyba uratowana, chociaż mam nadzieję, że nie. Ja wiem, po co tu jesteście, po to, bo myślicie, że będę dzisiaj go Rafała grillował, ale jednak Rafałowi dzisiaj dam spokój, utrzymał drużynę, na pewno ma mnóstwo emocji w głowie, widać, że facet był totalnie zestresowany, no bo niewiele brakowało, ta Polonia by spadła do tej drugiej ligi, no i byłoby wtedy źle, no bo nie wiadomo, co by wtedy się działo w ogóle z całym klubem, czy nikt by został, czy nie został, nieważne, to się nie dzieje, Polonia jest w pierwszej lidze dalej na następny sezon, czyli następne kilkanaście miesięcy nie macie się co martwić o byt tego klubu w pierwszej lidze, a może będzie nawet lepiej, zobaczymy, pierwsza liga nie jest aż tak wymagająca, jak nam się wydaje. Chyba jakiś terenowy wyścigowy samochód przejeżdża, przepraszam za hałas. Nie moja wina. Dobra, słuchajcie, czas na jakiś artykulik z tego meczu. Jak zawsze. Niemniej, wiecie co, powiem wam szczerze, że ja jestem dumny. Jestem dumny z tego zwycięstwa Polonii. Dumny jestem jako warszawiak, że Polonia się utrzymała. Polonia dalej jest w grze, bo druga liga to może nie jest piłkarski niebyt, może to nie jest piłkarska próżnia. Ale bliżej do tej piłkarskiej próżni jest z drugiej ligi niż z pierwszej, to na pewno. Także słuchajcie, jest. Meczyki, kurde. Jakiś mnie mrówką zaatakował. Dobra. Flash score wiadomości. Jedziemy. Momencik, pauza. Dobra, słuchajcie, ciekawie się zaczyna artykuł. Flash score, polecam. Rzadko widujemy kibiców świętujących gole rywali. A to już właściwie odpowiada na moje pytanie zadane chyba kilka dni temu, czy Stal ma zgodę z Resowią. Chyba jednak nie. Tak było w niedzielę w Rzeszowie, gdy zwycięski gol dla Polonii Warszawa ucieszył fanów Stali Rzeszów. Dlaczego? Ten gol odebrał szansę Resowi na utrzymanie. Zagłębie Sosnowiec i Podbeskidzie Bielsko-Biała były pewne spadku jeszcze przed ostatnią kolejką sezonu. Sorry najmocniej, że ja ciągle mylę Podbeskidzie z Brookbetem. Naprawdę to nie jest ani złośliwe, ani chamskie z mojej strony. Nie wiem, czemu mi się mylą te dwie nazwy z jakiegoś powodu. Nie jestem dziennikarzem sportowym, więc mam prawo czasami się pomylić. Nikt mnie z tego zresztą nie rozlicza. No zresztą próżba. Dobra. Były pewne spadku. A ostatnie miejscowe spadkowe zajmowała rzeszowska Resowia. Jej zwycięstwo nad Wisłą Płock mogło dać ratunek, gdyby ulokowane o jedno oczko wyżej Polonia Warszawa jednocześnie punkty traciła. Sytuacja stała się interesująca geopolitycznie, ponieważ czarne koszule ostatni mecz grały ze Stalą Rzeszów. Derbowym rywalem Resowi, kibice Żurawi pewnie chcieliby przypieczętować spadek Sowi. Ale głośno było o presji ze strony Włos Miasta, aby Stal zagrała dla sąsiadki. Wystawiono właściwie w sumie też ma to sens, nie? Żeby dalej dwa kluby były w pierwszej lidze, ja zupełnie to rozumiem. Dlatego pomimo, teraz czytam, kibicowskich niechęci wobec siebie. Czekaj, ktoś dzwoni, momencik. Muszę sprawdzić, kto. Dobra, momencik, się zawiesiłem. Wobec niechęci obu klubów. Dobrze, rozumiem taką sytuację, gdyby Stal Rzeszów zagrała dla swoich jakby konkurentów z zamiedzy, ze względu na to, żeby trzymać dwa zespoły w pierwszej lidze. No jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe. I widać, tak się nie stało. Tyle, taki komentarz z mojej strony oczywiście, sorry za tą dygresję, nie? Dobra. W każdym razie, słuchajcie, bez względu na to, czy Stal chciała zagrać, czy nie, Polonia ten mecz wygrała i czytam dalej. Dobra. Zwolennicy tej tezy, czyli to, że Stal zagra dla Resowi, dostali argument już po 5 minutach, gdy Polonia uzyskała prowadzenie. Po prostopadłym podaniu strzelał Szymek Kobosiński, a 18-letni Jakub Raciniewski w bramce zatrzymał uderzenie, ale przy dobitce Krzysztofa Kotona mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do bramki. I go Rafał się cieszył na pewno, bo wiedział, że ten wynik daje utrzymanie jego drużynie.
Go Rafał Smalec oczywiście. Dobra, jedziemy dalej. Jednobramkowa przewaga okazała się bardzo krucha. W 29 minucie niekryty Szymek Kądziołka otrzymał piłkę przed polem karnym. Zdążył przymierzyć i precyzyjnym uderzeniem pod dalszy słupek pokonał Mateusza Kuchtę. Przewaga rzeszowian rosła z czasem, ale do przerwy wynik się nie zmienił. Atmosfera po przerwie stała się nie tyle spokojna, co senna. Fani stali w milczeniu, obserwowali zupełnie przeciętne widowisko, ale eksplozji radości dała bramkę Polonii Warszawa. Niby Stal przegrywała, ale dla Rysowi oznaczał to spadek. No i dlatego Stal Rzeszów się cieszyła. Kurczę, głupi jest ten telefon. Dobra, momencik. Stało się to na 20 minut przed końcem, gdy nieco szczęśliwie piłka szarżującego Biedrzyckiego dograł Kluska, a 21-latek świetnie wykorzystał zły balans ciała golkipera Stali i wsadził piłkę przy bliskim słupku. Gdzieś, słuchajcie, czytając ten artykuł, zgubiłem bramkę dla Stali, ale to jest nieistotne, bo to nie jest program o Stali, tylko o warszawskiej Polonii. Także, słuchajcie, Michał Biedrzycki, ja bym chciał twoją koszulkę z tego meczu, jeśli mógłbym poprosić. Jeżeli kiedykolwiek dojdziesz do 11 minuty tego filmiku, w ogóle jeżeli ktoś z piłkarzy w ogóle ogląda te moje wygłupy, to ja bym chciał tą koszulkę meczową bardzo poprosić. Oprawię ją sobie w domu i powieszę obok innych koszulek, które jeszcze nie istnieją. Także, ale wiadomo, warto. Jako fan piłki nożnej z Warszawy, taki mecz, tak ważny mecz dla ważnego jakby warszawskiego klubu jest dla mnie bardzo ważny. Pomimo, że znacie moje kibicowskie sympatie. Dobra. Ostatnie zwycięstwo Reski w lidze miało miejsce już 5 tygodni wstecz, ale Wisła Płock ostatnio nie rozpieszczała swoich kibiców. Z niewielkimi szansami na miejsce w barażach, nawciarze nie wyglądali na przesadnie zdeterminowanych w niedzielnym meczu. A to dziwne, ponieważ walczyli przecież o miejsca premiowane w barażach. Jednakże, choć utrzymywali znaczącą przewagę w grze, piłką to ofensywnie nie szło. Resowia za to zaczęła szczęśliwie, wychodząc na prowadzenie po 10 minutach. Po rzucie wolnym piłkę w polu karnym. Dobra, o Rysowi nie będę, słuchajcie, czytać, bo to nie ma sensu. Nie, że coś mam do Rysowi, absolutnie nie. W ogóle powinienem ten filmik tak naprawdę zacząć od tego, mówiąc, że Rysowi przede wszystkim liczą, należą się ogromne brawa za ich determinację, za naprawdę fajną, równą, determinację w utrzymaniu tej ligi. Naprawdę robili chłopaki co mogli, widziałem tam kilka skrótów spotkań. No nie wyglądało to super, ale naprawdę, no gdyby też nie spaprali początku sezonu, raczej jego środka, to wtedy Resowia mogła się utrzymać. No ale coś za coś. Niestety piłka nożna w Europie to nie jest piłka nożna na przykład w Stanach Zjednoczonych, że są ligi bez spadkowiczów. Także słuchajcie, tyle jeśli chodzi o Resowię. Niemniej mam nadzieję, że Resowia szybciutko wróci do pierwszej ligi, no ale zobaczymy, jak będą wyglądały jej sponsorskie, tudzież nie tylko kto zostanie w drużynie z piłkarzy, jak będą wyglądały transfery. Jakby nie mój kłopot, nie? Natomiast życzę szybkiego portu do pierwszej ligi. Słuchajcie, i kolejny temat to jest Arka Gdynia. Arka Gdynia, która, słuchajcie, tydzień temu przegrała w Gdańsku, no prawie u siebie, no tam 30 km na południe Gdańsk jest. Przegrała derby 1-2, co prawda w dość kontrowersyjnych okolicznościach, bym to powiedział, ponieważ niepodyktowany rzut karny, który ostatecznie wcale nie musiał się okazać też golem, ale generalnie karny się właściwie im należał. Niemniej Kwiatkowski posędziował ten mecz jak posędziował, zresztą chyba dzisiaj też sędziował kolejny mecz Arki, tym razem z Gieksą. No i tutaj, Maksiu, jeżeli dojechałeś do 14 minuty meczu, moje najszczersze płynące prosto serca gratulacje dla GKS-u Katowice, który po 19 latach wraca do Ekstraklasy. Co jest tak strasznie bardzo nieoczekiwane, właściwie z perspektywy sezonu, nawet z perspektywy rundy wiosennej oczekiwane, bo Gieksa naprawdę grała bardzo fajne zawody. Rozegrała ileś tam tych spotkań, wygrała kilka meczów z rzędu, no naprawdę widać, że to ma ręce i nogi. Nie zapominajmy, że Gieksa miała też ogromne kłopoty kilka lat temu, przecież te spadki. Nie spodziewałem się, że oni tak szybko się pozbierają, a pozbierali się na tyle dosyć solidnie i szybko, że wrócili, że grają w Ekstraklasie. Także na boisku na koniec lipca lub na początku sierpnia, nie wiem jak wygląda terminarz przyszłego sezonu, GKS Katowice w pierwszej lidze, aż będzie miło popatrzeć. Nie wiem, czy wpadnę na Bukową, ale na pewno wpadnę na GKS Katowice, na satelicki, na tą halę satelicką obok Spodka, na mecz hokejowy,
bo to jest dyscyplina, która mnie ostatnio zaczyna bardzo fascynować. Szwecja dzisiaj jest brązowym medalem Mistrzostw Świata, ogrywa Kanadę 4-2. Niebawem finał Czechy, Szwajcaria, także też Was wszystkich oczywiście zapraszam, chociaż pewnie nie nagrywam tego na żywo, możecie ten filmik obejrzeć za kilka dni, to wtedy będzie już troszeczkę jakby nieaktualne, nieistotne. Dobra, słuchajcie, i to, że... Dobra. Coś za coś. Momencik. Dobra, więc tak. Jeśli chodzi o areczkę. Niestety wyglądało to... Zaczęło się 24 kwietnia, kiedy Arka pojechała do Pruszkowa. Tam przegrała mecz 0-2. Później wygrana z Resowią. Później remis na wyjeździe z Podbeskidziem. Powinno być zwycięstwo. Później, słuchajcie, zwycięstwo z Zagłębiem Sosnowiec 12 maja, dwa tygodnie temu, 1-0. No i te dwie nieszczęsne porażki, które niestety no, nie zdegradowały. Które opuściły Arkę z drugiego na trzecie miejsce. Tym samym Arka, ale jeszcze nic strasznego tak naprawdę, bo znaczy nic straconego, bo Arka będzie rozgrywała teraz półfinałowy mecz u siebie. I ewentualny chyba finałowy mecz będzie grał u siebie, jako że jest z trzeciego miejsca. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Także drodzy kibice Arki, drodzy piłkarze Arki, pewnie tak tego nie zobaczycie. Nic straconego, także mój taki chyba drugi klub w Polsce, no bo cudowne lata w Gdyni. Arka ma jeszcze jak najbardziej szansę, by awansować do ekstraklasy z tych baraży. Ale jednak wiadomo, że baraże rządzą się swoimi prawami, tam jest tylko jeden mecz, także półfinały i ten finał, no będą arcyciekawe, na pewno to obejrzę już będąc w domu. Czekam, pokażę. A tam daleko mój stateczek też wracam. Także słuchajcie, nieprawdopodobne dzisiaj emocje. Jeszcze raz muszę powiedzieć, go Rafał! Przepraszam. To jest chyba jedyny filmik z ostatnich tygodni czy miesięcy, że nie będę szkalował smalca. No szkoda mi tego chłopiny, bo kurde rzeczywiście facet dzisiaj tak ze wzruszenia, tam nie brakowało mu łez na tej konferencji. Widać, że taki no... uczciwy, poczciwy człowiek. Wydaje mi się, że brakuje tam chyba talentu tego trenerskiego. Może nie nadaje się na tą Polonię. Może zmieni się ten trener na przyszły sezon. A może zmienią się jacyś zawodnicy. Może tak naprawdę to nie jest wina trenera. Może tam rzeczywiście ci zawodnicy się nie nadają na tą pierwszą ligę. Stąd ta walka do tej ostatniej kolejki. No, ale na tą chwilę, prawdę powiedziawszy, to jest nieistotne. Najważniejsze, że Polonia się utrzymała. No i mamy w Warszawie te dwie drużyny. Legia będzie grała w eliminacjach tej Ligi Konferencji, nie wróżę tam sukcesów. Pomimo, że jestem kibicem, ale no sorry. Na pewno gdzieś tam trafi się mocny rywal. Jeżeli znowu się trafi rywal z Danii albo w ogóle skandynawski. Nie wiem, jak wyglądają te eliminacje, bo teraz będzie ta faza ligowa. Tam też będą trudne te eliminacje, to przypuszczam, że nie będzie łatwo awans, ale dobra, o Legii to będzie jakiś zupełnie inny filmik. Dobra, moi drodzy kibice Polonii, jeszcze raz moje najszczersze gratulacje z powodu awansu. Powiem Wam, naprawdę jestem przeszczęśliwy, że Polonia będzie rozgrywać ten następny sezon. A co nie mówicie, że mam źle założony plecak. Jestem przeszczęśliwy, że warszawska Polonia będzie miała ten następny sezon z dalej w pierwszej lidze. Mam nadzieję, że będą wyciągnięte wnioski z tego sezonu. Dwa zwycięstwa w meczach domowych. Come on, no Rafał, popraw to. Drogi sztabie szkoleniowy, no poprawcie to i wystawiajcie Kubę Lamanowicza. Ja nie jestem jakimś specjalnym wybitnym znawcą piłkarskim, ani bramkarskim, ale z Lemanowiczem zawsze wygląda to ciut lepiej. Kiedy gra Kuba Lemanowicz, on chyba ostatni raz z Giewsą grał właśnie w tym przegranym meczu 1-2, tak mi się wydaje. Ten mecz do 90 minuty naprawdę wyglądał dobrze. W ogóle z Kubą Lemanowiczem te mecze wyglądały dobrze. On tam chyba nawet zahoczył 4 czy 5 spotkań w tej serii 7 nieprzegranych meczów. Tylko tam było dużo remisów niestety. Także Kuchta w porzo, ale grajcie tym Lemanowiczem. Poza tym kończy mu się kontrakt za miesiąc. Mam nadzieję, że klub coś z tym zrobi. Nieoficjalnie, wiem, że chyba tak, ale nie mogę oficjalnie tego powiedzieć, dlaczego, no nieważne. W każdym razie tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o Kubę, tyle o Rafała, który wpakował drużynę w małe bagno, ale ostatecznie jakoś przypadkiem mu się udało tą drużynę wyciągnąć. Także Rafał dzisiaj bez żadnego szkalowania,
szacun, fajnie, że tą drużynę utrzymaliście. Mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski na przyszły sezon, gdyż wszyscy kibice Polonii z tej czarnej części Warszawy, jak to brzmi trochę rasistowsko, ale to nie mam na myśli absolutnie nic takiego. Z tej drugiej części Warszawy mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski i ta drużyna będzie w przyszłym sezonie grała na tyle dobrze i na tyle solidnie, że ta pierwsza liga nie będzie zachwiana, że nie będzie śmierdzieć degradacją, że będzie jakieś spokojne 12, 9 miejsce i będziecie tam wygrywać na tej konwiktorskiej. Dwa mecze wygrane tylko w tym sezonie, no come on Rafał, dasz radę. No i tyle. Tyle z mojej strony, 20 minut dzisiaj gadania o warszawskiej Polonii. Sorry za brak ładu i składu, zresztą chyba w większości moich filmików jest brak ładu i składu. Niemniej dzisiaj jakieś takie emocje mną targają, że ta Polonia się utrzymała. Przyznam, że jak miałem nagrywać ten filmik, gdyby Polonia spadła, to miały lecieć bluzgi na K i H w stronę sztabu szkoleniowego. Go Rafała, ale tego nie zrobię, bo dzisiaj jest jego dzień. Dzisiaj jest jego dzień, on utrzymał drużynę w pierwszej lidze. Drużyna też się utrzyma sama, bo wygrała mecz z tą Stalą Rzeszów. Stalą Rzeszów, która najprawdopodobniej też bardzo nie przeszkadzała, żeby spuścić tą Resowię według tego, co tam czytaliśmy, co czytałem w tym artykule na Flash Score. Dobra, tyle z mojej strony. Ściskam buziaki. Go Rafał!